W ten poniedziałek zakończyła się już 20. edycja ogólnoświatowego zlotu fanów Star Wars, jakim jest Star Wars Celebration. To właśnie na nim odbywały się panele poświęcone nowym filmom, serialom, książkom i wszystkim, co jest związane z odległą galaktyką, ale w tym materiale nie o tym mowa. Oczywistym jest fakt, że na konwencie pojawiła się sama Kathleen Kennedy, która od kilku lat jest producentką Gwiezdnych Wojen i szefową Lucasfilmu. Podczas wydarzenia udzieliła kilkuminutowego wywiadu reporterowi z MTV News, i rozmowa skupiona była zarówno na nadchodzącym filmie The Rise of Skywalker, jak i na kolejnych filmowych projektach, które Lucasfilm ma nam zamiar szykować po epizodzie 9. Jak wiemy, wytwórnia zostawia już za sobą sagę o Skywalkerach i zamierza się skupić na innych, bardziej zróżnicowanych produkcjach. Kennedy powiedziała o jej współpracy dla Disney+, dzięki której dostaniemy już w listopadzie serial The Mandalorian, który niewątpliwie jest zrobiony z rozmachem. Później przyjdzie nam oglądać przygodę Cassiana Andora, również w odcinkowej formie. Poza tym jednak prezenter zapytał o coś, na co niewątpliwie czekają fani Starej Republiki, a mianowicie o jakiś filmowy projekt związany z tym okresem. Szefowa Lucasfilmu powiedziała, że jak najbardziej cały czas trwają rozmowy o wprowadzenie tego okresu, niezależnie od tego, czy są to filmy, komiksy czy książki, jednak w tej chwili nie wie, gdzie to wszystko podąży. Jak pewnie każdy z nas wie, kilka miesięcy temu zostały zapowiedziane dwie kolejne serie filmowe rozgrywające się w świecie Gwiezdnych Wojen. Jedną z nich jest trylogia autorstwa Ryana Johnsona, drugą natomiast seria filmów Benioffa i Weissa, którzy na chwilę obecną pracują nad finałowym sezonem Gry o Tron. Warto jednak wspomnieć, że o żadnej z tych produkcji nie wiemy nic, a w przypadku serii twórców Gry o Tron nie znamy nawet dokładnej liczby tych filmów. Co jednak warto wspomnieć, to fakt, że Disney na chwilę obecną zamroził swoje plany. Po epizodzie 9 planują przerwę w tworzeniu nowych filmów. Będą mieli dzięki temu sporo czasu na rozplanowanie nadchodzących historii, a kto wie, może serię planują w takiej formie zaserwować nam Starą Republikę. Osobiście uważam, że chociażby taka trylogia Ryana Johnsona się do tego idealnie nadaje, tym bardziej, że zapowiedziana jest nowym okresem historycznym, postaciami czy lokacjami. Na dodatek uważam, że jeśli filmy miałyby podejmować tematykę Jedi czy Sithów, to Johnson idealnie by się sprawdził po tym, co pokazał w ostatnim Jedi. Natomiast z drugiej strony, seria filmów mogłaby idealnie ukazać szerszy kontekst i bogactwo tego okresu. I tutaj czas już rozpocząć pewne spekulacje. Czy dzięki temu moglibyśmy dostać znane nam już dzięki legendom postaci? I czy wymarzony powrót Revana do kanonu ujrzy światło dzienne? Myślę, że nie jeden fan gier osadzonych w Starej Republice chciałby takiego Revana na wielkim ekranie. Ja osobiście niekoniecznie. Uważam, że nie ma co powielać historii, którą już znamy, a nowi twórcy powinni skupić się na nowych elementach tego świata. Nie chciałbym, aby wspomniane filmy były opowieściami o Revanie, ponieważ te już po prostu znam. Wolałbym nowe postaci, a jeśli serio te postaci z legend miałyby być w ten sposób wprowadzone do kanonu, to prędzej w formie jakichś opowieści czy wspominek, a później rozwijane na kartach komiksów lub powieści. Jak najbardziej chciałbym, aby filmy były wypełnione nawiązaniami, jak chociażby taki Rogue One, ale nie żeby się na tym wszystkim skupiały. W każdym razie, słowa Kathleen Kennedy mogą być zarówno potwierdzeniem plotek z ostatnich dni, jak i zwykłymi rozważaniami, które pewnie nieraz padały przy stole na jakimś spotkaniu zarządu Lucasfilmu. Niemniej napiszcie, co sądzicie o tego typu informacji i przede wszystkim podzielcie się, czy robić więcej tego typu luźnych rozważań na temat plotek z uniwersum Gwiezdnych Wojen. Chętnie posłucham waszych opinii. To tyle na dzisiaj. Nie zapomnijcie zasubskrybować kanału, polubić filmu i zajrzeć na moje media społecznościowe. Niech moc będzie z wami.